Więc dzień dobry. Ja właśnie idę sobie na trening biegowy, na który Was zabieram. Pokażę małe co nieco. Wczoraj się zastanawiałam, gdzie iść i myślałam, że to będzie park. Ze względu na to, że pewnie bym biegała sama, a boję się w lesie. Ale to będzie w lesie i biegam z kimś, więc no, dzisiaj jesteśmy w lesie. Melduje wykonane zadanie, trening zrobiony, aczkolwiek miałyśmy małą przygodę, dlatego że zagapiłyśmy się i w połowie trasy źle skręciłyśmy. Przez to zrobiłyśmy drugą część biegu inną trasą, trochę dłuższą, co było dla mnie no, wyzwaniem jednak, dlatego że ja miałam dłuższą przerwę od biegania na dworze, dlatego że przez te upały to mi się w ogóle nie chciało wychodzić biegać, niestety. Bije się w pierś, moja wina. No i właśnie docelowo dzisiaj miałyśmy zrobić 5 km i potem 5 razy sprinty po 20 sekund, ale no pobiegłyśmy dłużej, jakoś wyszło chyba 8 km, w mojej aplikacji 8, tam chyba 17, a u Siwi wyszło prawie 9 km. I ja podejrzewam, że ta różnica jakby w dystansie wynika z tego, że mamy po prostu różne modele telefonów. Nie wiem, zastanawiam się to. No, dobra. To ja teraz się zbieram i jadę do domu jeść śniadanie, bo jeszcze nie jadłam, jestem mega głodna. Dobra, to widzimy się niedługo. Postawię wam kwiatkę, żebyście mieli na co patrzeć. Jestem w sumie nudna, bo udało mi się odratować pachirę. Myślałam, że już będzie koniec, bo kiedyś było dużo, dużo liści, a potem wszystkie spadły, ale wyrosły tutaj kilka i po prostu teraz częściej podlewam i myślę, że będzie. Okej, okay. Nie wiem tylko co z tym zrobić, czy mam to ściąć, czy co, więc jeżeli ktoś się zna na pachirach, to dajcie mi coś w komentarzu, będę wdzięczna. Dobra, poćwiczone. Było trochę ciężko, ale myślę, że fajny trening. Ja jestem zadowolona. Ale ta fryzura i ten pot to jest dowód, że trening ogarnięty. Przerywam film! Z tej strony montująca Natalka, przerywam, żeby powiedzieć, że generalnie ten film miał wyglądać zupełnie inaczej. Znaczy zupełnie, trochę inaczej. I nie tak miał się kończyć, ale postanowiliśmy z Łukaszem sobie zrobić kilkudniowe wakacje. Tak spontanicznie. Jeżeli chodzi o ten film, to w sumie już wszystko. A w przód tylko zapraszam Was na film, w którym będę testować darmową dietę od NFZ, bo sprawdzić i Wam pokazać, czy jest w ogóle sens brać za tą dietę i kupować te produkty i robić zadania, jeżeli ktoś chce zadbać o siebie i zacząć zdrowo jeść. No i jest darmowa, więc to jest w sumie dobry powód, żeby sprawdzić. Widzimy się więc w przyszłym tygodniu. Nie zapomnijcie dać łapę w górę, jeśli podobał się Wam ten film, albo łapę w dół, jeśli się nie podobał, ale wolę łapki w górę. Subskrybujcie i do zobaczenia. Pa!